Kaczyńskiego bije rekordy popularności i doszczerstwa. Milion pisania z nika z TikToka, w chuju to mam. Najdroższe 6 minut w historii streamingu. No nie chce mi się. Sponsor. Franio wyrzucony z restauracji, oto zobaczę. Bez dodatkowych warunków obrotu. Wszystkie szczegóły macie w linkach w opisie. Teraz porozmawiamy o krzywej sytuacji polskiego streamera IRL, czyli Frania, który zwykle prowadzi content na mieście i widzowie go trollują. Na przykład wysyłając mu dotacje, które lecą z głośnika. Siema Franio, ostatnio tak sobie myślałem, dlaczego Legia jest najlepszym, żartowałem, jebak Legia. Albo uprzykrzają mu życie, dzwoniąc do restauracji, w której aktualnie przebywa. Taka sytuacja miała miejsce podczas niedzielnego streama z Wrocławia, gdzie Franio poszedł do restauracji, ale po kilku minutach podeszła do nich kobieta w te podczas niedzielnego... Co to za dziewczyna? Taka jest streamerka też? Czy po prostu jego znajoma? ...dzielnego streama z Wrocławia, gdzie Franio poszedł do restauracji, ale po kilku minutach podeszła do nich kobieta z obsługi, wypraszając Frania oraz dziewczynę, ponieważ poinformowano restaurację, że streamer zajmuje się treściami pornymi. Po wszystkim kelnerka domaga się zapłaty w momencie, kiedy jeszcze... Karol przesyła 10 zł. Oceń pierwszą piosenkę córki Kanyę. Smokni mnie, kurwa, w kutasa. Nie otrzymali zamówienia, a jednocześnie wypraszała ich z lokalu. Rozumiem, że uregulują państwo zamówienie, które złożyli. No nie no, skoro nie możemy nagrywać i nic nie dostaliśmy, no to... Ale pan nie złożył, był pan świadomy tego, że pan jest świadomy tego, że nagrywa pan. To jest pan, pan mogę prosić o wyłączenie? A było ostrzeżenie jakieś o tym, że nie można nagrywać w tym miejscu? Tak, ale pan nie zna prawa? Ja znam doskonale prawo. No ja po prostu mogę wejść i tyle. To wszystko poskutkowało ogromną lawiną negatywnych opinii na Google. A co to za błota? W kolejnej restauracji stało się dosłownie to samo. Gdy usiedli przy stoliku, czekając na zamówienie, dwie panie z obsługi podeszły do Frania z identycznym problemem. Z rozmowy wynikło, że kilkakrotnie dzwoniono, informując lokal o treściach pornograficznych, którymi rzekomo zajmuje się streamer. Nie, no bo... Aha, że on niby przychodził i w restauracji peklował tą dziewczynę, tak? Nie no, kurestwo tak szczerze. Tak, że chodnika, jak wiecie o co chodzi, to wiecie, że zawsze jest podpięty. No... Na żywo, to dziewczyna, to aha, tysięcy ludzie lubią sobie tak zadzwonić. I za każdym razem było to mega niezręczne. A, no dobra. W sumie taką mam decyzję restauracji, bo pewnie dostawali lawinę telefonów od troli, która zwyczajnie blokowała im linię z normalnymi klientami. Więc nieważne, czy oni tam robili treści pornograficzne, czy zwykłą recenzję jedzenia, przeszkadzało to w czyimś biznesie. Opinie widzów w tej kwestii są podzielone. Nie mam się Franciszek, kurwy są wszędzie, szkoda majeczki. Frania, może to dobry moment, aby się zastanowić nad swoim głupim zachowaniem. Jeśli ktoś nie chce być nagrywany albo miejsce ma w regulaminie zakaz, to nie nagrywasz. Ładnie płacisz za rachunek i przepraszasz. Innym gościom mogło to przeszkadzać i zgłosili to do obsługi. Nie byłeś tam sam. Teraz porozmawiamy o nowym kanale Stanowskiego, który kompletnie zmiótł z planszy kanał sportowy. Ciągu ostatniego tygodnia może spaść. Muszę z wami porozmawiać o ostatnich, naprawdę niepokojących materiałach Freeza, szczególnie patrząc na to, do jakiej grupy dociera on oraz jego grupa Family Friendly Minionków. Freeze od lipca zeszłego roku prowadzi serię na swoim kanale pod tytułem Za ile to zrobisz, w której to udział bierze głównie ekipa Gen Z i w pierwszych dwóch materiałach wyemitowanych 6 miesięcy temu mogliśmy zobaczyć raczej standardowe wyzwania, takie jak opalanie natryskowe, piercing, zjedzenie ostrej papryczki czy 10 tysięcy kalorii. Bez katastrofy, ale wiadomo, że w takim formacie odcinków te poprzednie trzeba będzie co odcinek troszeczkę podnosić, bo przecież kolejny odcinek nie może być słabszy od poprzedniego. W połowie stycznia Freeze wrócił do tego formatu, jednak wyzwania zrobiły się po prostu obrzydliwe i nawet niebezpieczne dla uczestników. Można było tam zobaczyć na przykład zakopanie w śniegu na 5 minut. W tym fragmencie miło byłoby zobaczyć jakieś ostrzeżenie dla dzieciaków, żeby na przykład nie powtarzały tego, bo jak 11-letni Dorian wpadnie z kolegą na pomysł, żeby przebić challenge Freeza i siedzieć w śniegu nie 5, a 10 minut, to może się to skończyć na przykład hipotermią. Serio, napis, ostrzeżenie, cokolwiek zrobiłoby tutaj robotę. Mieliśmy też picie jakiejś dziwnej mikstury, po której uczestniczka miała problemy żołądkowe, czyli po prostu sraczkę, i pokazywała filmiki ze swoich kiblowych przygód. To znaczy po prostu jak srap. Ja pierdolę, kurwa, ty. Ale zjeb. Kto to ogląda? To jest właśnie dźwięk przegranej. Kurwa, brzydliwe. A skoro mowa o... Ja pierdolę, jak możesz nagrywać jak srasz, stary? Ja bym zrozumiał, że to zrobił Take Fan, kurwa, albo jakiś inny, kurwa, obrzydliwy ten. Znaczy, oni i tak nie są jacyś super wybitni, bo, no wiecie, no, ja z córką Borisona nagrywałem, jak wpierdalała karmę dla psa, nie?
Jakby, no wiesz, no. To też jest pojebane, że mnie na tym YouTubie już drugi rok nie ma. A oni nadal mi, kurwa, podpierdalają pomysły z 2015 roku, nie? Głównie jeden typ zdecydował się dobrowolnie nosić pampersa i defekować się w niego przez kilka dni za kilka stówek. Nie mam pojęcia, skąd wiedzieć, że mam pampersa, ale proszę bardzo. Ej, dobra, ogólnie leję. Oprzyj. I musisz tym chodzić. Serio, wy coś takiego oglądacie? Ty, no ale szczerze? Przynajmniej nie musiałem iść do kibla. Nie wiem, czy ja jestem dziwny, ale tak się dać upokorzyć, żeby zabawić dzieciaki, czy spełnić jakieś naprawdę dziwne fantazje Freeza. No nie wiem, no gratuluję. Nawet dzieciaki prowadzące fanpage Gen Z uważają, że ten czosnek nie ma do siebie żadnego szacunku i poniża się za odrobinę pieniędzy i popularności. Nie rozumiem, jak można dać się upokorzyć za kasę. Zgolenie głowy, brody, spoko, ale sranie w piluchę, narażanie swojego zdrowia i zakon... Znaczy, no kurwa... No paradoksalnie to Karolkowi, kurwa, wytykali challenge, w którym żygał, tak? Chuj, że ten challenge robił jeszcze 50 innych osób, ale srać pod siebie w pieluchę, no to kurwa, to jeszcze nie widziałem, nie? Kopanie w śniegu, dno i... Fajm zapowiedział transmisję Cage na 20, już jest prawie 21. Z tego, co słyszałem, to Sylwestrowi się pomyliło i nie do tego miasta pojechał. I musieli przesunąć o godzinę. I tyle. Ziomek totalny oblech. Pojawił się też challenge z pijawką, która najpierw została włożona do pępka, a później pijawka została położona na penisie uczestnika. Muszę to widzieć z bliska, no chodźcie, co to jest? Cicho, to jest Jackass prawdziwy. Boli? Boli, boli. No co, wszyscy reagowaliśmy. Serio, kurwa, on im kutonga pokazuje? Co to kurwa jest? Ten kurwa, co mu się stało? Chemioterapię bierze, czy co? Czy mu zapłacili 50 zł? Miechem nagrywali, robili zdjęcia. Czemu się śmieje z tego, że... Co jest z tym ja pierdolę, ty. Chłopowi nagrywają parówę z pijawką. Wiadomo, normalizujmy dzieciakom fotografowanie nagich znajomych. Na pewno dobrze się to może zestarzeć. Ten sam chłop w białych włosach był też wydepilowany w salonie przy wszystkich. Oprócz nóg mieliśmy też na przykład włosy łonowe, czy na... Co on, kurwa, lubi chujem świecić, kurwa, przy znajomych, czy co? Odbycie. Najgorsze jest to, że ktoś to musi montować, żeby to zblurować, kurwa. Został mi klej, boli! Wszystko było nagrane z nałożoną cenzurą. Ja nie wiem, co tam się odkleiło w obozie Freeza, ale naprawdę obrzydliwe. Ej, to jest kurwa szokujące, ty. Kurwa, byłbym zszokowany, jakby to Bungie zrobiło, ale kurwa to Freeze zrobił, ty. Freeza oglądają, kurwa, czterolatkowie. Co jest? Obrzydliwe i bulwersujące są te odcinki. W duży dyskomfort sprawiły mnie też te miniaturki. Mamy tam na przykład Freeza siedzącego obok kibla ze śmierdzącą pieluchą. Motyw ran, jakichś wychodzących ropaków z rąk i twarzy. Co ciekawe, to z tymi robelami mamy nawet kilkanaście wersji tej miniaturki. Freezu chyba testował, która jest najbardziej szokująca dla widzów i najlepiej się przełoży na kliki. I wiecie, to nie są gołcy czy jackasi z jakąś starszą publiką. Nie ma tam oznaczeń 18+, czy żadnych ostrzeżeń na odcinkach. Wiadomo, że ich grupą docelową są dzieci, co widać po eventach, produktach, czy samych naprawdę przerysowanych i czasami żenujących reakcjach tych uczestników. Piąteczka! O! Ty się zastanów, Free. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Naprawdę, z tego się robi jakiś Team X Reborn. Nie jestem pewien, czy ci uczestnicy dobrowolnie się poniżają, bo zdobędą na tym jak... Co to kurwa jest, stary? Tak, że chodnika, jak wiecie, o co chodzi... Ej, odjebaliście w pizdu, kurwa, ty. I ona mu tak na odbyt patrzy. Nie, no kurwa, ja pierdolę, ty. Ja wam pokażę, że natural by nawet tego nie zrobił, nie? Nie, tu udowodnię, patrz. Słucham. Ty, mam do ciebie pytanie. No. Bo Rafał chce nagrać... Nie, nie jestem gejem.
Nie, nie. Jestem gejem. No nie gejem, kurwa. No to słucham, kurwa, no. Słuchaj, bo Friz nagrał, no. Friz nagrał taki odcinek, że robią jakieś tam rzeczy za pieniądze, nie? No. I byłbyś skłonny... Nie. No, kurwa! Daj mi no powiedzieć. Nie, rozumiem, że nie. No daj mi powiedzieć. Dobra, mów, no. Wydepilowałbyś sobie odbyt przed kamerą za 200 zł? Ja mam wydepilowany mam. A położyłbyś sobie pijawkę na kutonga? Nie. A chodziłbyś w pampersie 3 dni? Dobra, chcę zaprosić za randkę, to od razu mów, a nie wysadzaj. Dobra, będziesz srał w pieluchę przez 3 dni, czy nie? Nie, chcę cię zaprosić na randkę, to mów od razu, misiu. Tyle. Nasrasz w pieluchę? A zaprosisz mnie na randkę? A dasz ja nagrać mogę, sobie kutonga, ja kurwa, na pijawce? Ja mogę zrobić takie coś. Jeden murzyn versus 10 gej. I ty tam będziesz występował. Może być? Dobra, dobra, jesteś spierdolony. Miłego wieczoru. No. Ja pierdolę, kurwa, no nie mogę. No. No i taka jest, kurwa, rozmowa z tymi ludźmi, nie? No, no co wam, kurwa, mogę więcej powiedzieć? No nic. Obrzydliwe to jest. Idę to oglądać.